Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie w progach kawiarenki Piosenka o porcelanie i w imieniu gospodarzy tego dworu miłoszowego, Międzynarodowego Centrum Dialogu, w imieniu sejneńszczan i naszych sąsiadów tutaj krasnogródzkich, a także gości, którzy przybyli na to spotkanie nie tylko z najbliższej okolicy, ale też z dalszych miast. Pragnę w imieniu nas wszystkich bardzo radośnie i z wielkim szacunkiem powitać. Irena Klepfisz jest z nami. Witaj, Ireno. No i myślę, że okej. I witam też Zdzisława Dudka, który będzie nam dzisiaj pomagał jako tłumacz. Tak. Witam, dziękuję. Aha. Welcome everybody. Yes. Okay. So, Krzysztof, just welcomed all the guests, and also welcomed on behalf of the guests, which include the people from the neighborhood, people of Sejny region, those from Poland and who arrived here today, to welcome our guests cordially. I chcę powiedzieć od początku, że jest to w ogóle niezwykły czas dla nas i niezwykłe wydarzenie, że Irena Klepfisz, która na co dzień mieszka w Nowym Jorku za oceanem, przybyła taki szmat drogi do Krasnogródy i Sejn i będziemy świadkami dzisiaj czytania poezji, która tak jak mi Irena zwierzyła wcześniej, właściwie do tego roku, do tego przyjazdu do Polski nigdy nie czytała swojej poezji poza Ameryką, poza Nowym Jorkiem i innymi miastami Stanów Zjednoczonych. It's a special event, a special occasion. We have Irena here and it's also a special thing for her because as she said, she had never read her poetry before. Outside United States. Naszym językiem, jak Państwo zauważyliście, będzie język i polski, i angielski, chociaż będzie też przeplatał się język jidysz, w którym pisze poezję Irena Klepfisz. The languages you will hear is are Polish and English, but also they will be intertwined by Yiddish, which is the language of Irena. Ale chcę też podkreślić na początku, że przybycie tutaj Ireny Klepfisz na tą ziemię, na to pogranicze, które pełne jest śladów cierpienia i bolesnej pamięci po ludziach, którzy tutaj zginęli, po ludziach, którzy byli stąd deportowani, którzy byli stąd wygnani zarówno na wschód, w głąb Syberii i do innych obozów zagłady, jak i na zachód, że jej obecność tutaj jest dla nas powrotem bardzo ważnym. Mieści się dla nas w takim cyklu losów ludzkich, który ma szansę zamknąć się koliście, nie tylko takim wektorem wygnania jednokierunkowym, ucieczki i wygnania, ale także powrotu i dzielenia się z nami świadectwem, pamięcią i własnym doświadczeniem u schyłku drogi życia, tak? W późnym etapie tej podróży, ale dziękuję losowi i dziękuję dobrym duchom, które sprawiły, że Irena może dzisiaj być tutaj z nami, a te dobre duchy też mają swoje imię, bo jest tutaj z nami Gabi von Salzmann, która dużo zrobiła dobrego dlatego, żeby Irena tutaj była z nami w Polsce i w Krasnogródzie. Dziękujemy ci, Gabi, bardzo. Aha. Okay, it's also special that the arrival of Irena here on this land, this borderland with the history of deportation, exile, and of
mass murder of and the events of the past is also can be also understood as a kind of return, and a special return because she comes also here as a person who can share her experience, and the good spirits who brought her here. One of the spirits is Gabi von Salzmann. Von Salzmann, who is present here. Mm-hmm. We are happy to hear her. Kilka słów wstępu, tylko będziemy bardziej w trakcie naszego spotkania poznawać losy i myślenie i doświadczenie Ireny Klepfisz, ale chcę tylko na wstępie powiedzieć kilka słów, że jest osobą, która urodziła się w getcie warszawskim w 1941 roku. W 1943 roku, kiedy wybuchło powstanie w getcie, straciła swojego ojca Michała, który był, tak jak dzisiaj właściwie, powoli po latach zdaje sobie sprawę z tego Irena. Nie było to od początku wiadome. Właściwie pierwszą ofiarą powstania w getcie warszawskim zginął bohatersko, zasłaniając swoją piersią swoich przyjaciół, którzy uciekali przed Niemcami. Ten czyn na tyle był bohaterski, że po latach Władysław Sikorski w rządzie emigracyjnym przyznał Michałowi Klepfiszowi Order Virtuti Militari, a jego właściwie towarzyszem boju wtedy i osobą, która go pochowała, był Marek Edelman, który zawsze mówił, że to był niezwykle wspaniały i odważny człowiek. Irena przeżyła zagładę razem ze swoją mamą, po czym krótko po wojnie przebywała w Łodzi, gdzie nauczyła się języka jidysz, bo jej pierwszym językiem był polski. Rodzice dla tego, żeby ocalić czy ochronić jej życie, mówili do niej po polsku. I właściwie mama do końca życia mówiła do Ireny po polsku. Ale w Łodzi uczy się języka jidysz, potem przez Szwecję emigruje aż do Stanów Zjednoczonych. Tam, mając 8 lat, dociera do Stanów Zjednoczonych, chodzi do szkół żydowskich, uczy się dalej języka jidysz. A potem staje się zarówno tłumaczką literatury jidysz na język angielski, jak i sama zaczyna pisać i w języku jidysz, i po angielsku swoje poezje. Irena was born in Poland and she survived the Warsaw, the ghetto uprising, and her father, as she learned much later, was one of the first victims of the fights during the ghetto uprising. As it turned out, he died a heroic death because he was protecting with his body the people who were fleeing. He was also awarded for his courage with the Medal of Virtuti Militari. That's the highest Polish military medal, which was granted by the Prime Minister of Poland during the Second World War, General Sikorski. He was also a friend of Marek Edelman, who remembered him as a very courageous person. Irena, after the war, she lived in Łódź, where the language they used at home was Polish, which was also safe at the time for them, and that's where she started, as I understand, Yiddish.
Then through Sweden, they emigrated to the United States when she was at the time 8 years old. And this is where in the States where she learned Yiddish and started her career as a translator of Yiddish literature into English. And then she also started writing her poetry in Yiddish herself. And English. And in English. And in English. Ale to jest tylko jedna karta jej twórczego życia. Od bardzo wczesnych lat, jeszcze studenckich, Irena staje się aktywistką praw człowieka, praw kobiet, walczącą feministką, ale też osobą, która angażuje się w konflikt na Bliskim Wschodzie i o czym będziemy chyba jeszcze mówili tego wieczora, jest jedną z inicjatorek takiego stowarzyszenia kobiet żydowskich na rzecz zaprzestania okupacji zachodniego brzegu i Gazy. I będzie aktywistką na rzecz pokoju i zrozumienia także losu Palestyńczyków, bardzo krytyczna często wobec rządu Izraela, wobec ich działań wojennych w Izraelu. Okay. Irena Klefisch has been also a person very much involved during her student years in human rights movement and also feminist movement. And she also has participated in the Association of Jewish Women against what's going on in the Middle East, in Palestine, against the occupation of the Western Bank, and very critical about the policies of the Israeli government. Oczywiście. Tą opowieść o Irenie Klefisch mógłbym kontynuować bez końca. Jak Państwo się już domyślacie, to jest człowiek księga, który na kartach, której zapisały się w ogóle losy XX wieku w bardzo szczególny sposób. Także to będzie w ogóle częstym motywem, te wątki aktywności i twórczości Ireny Klefisch naszego wieczoru. Ale tak jak żeśmy i tak jak Irena chciała najbardziej, zaplanowaliśmy ten wieczór w ten oto sposób, żeby jego pierwszą część poświęcić czytaniu poezji i komentarzom do poezji samej Ireny, ale także niektórych poetek przez nią tłumaczonych, a w drugiej części byłaby rozmowa zarówno moja z Ireną, jak i mam nadzieję również Państwa pytania czy refleksje do tej dyskusji. We could talk for a long time about Irena. She's a real person that whose life reflects actually the pages of history of the 20th century. But first of all, we want to talk about poetry and her creativity. And Irena wished this meeting to be composed of two parts. The first part will be her poetry, but also other poets. And then the second part of the meeting will be a discussion of sharing reflections of the poetry. I'm going to start with a poem by a Yiddish woman poet, Rochel Korn. Chciałabym zacząć od poematu poetki Yiddish, Rachel Korn. She was born in eastern Galicia, now Ukraine, and she came to Poland and she started writing poetry in Polish. Pochodziła z wschodniej Galicji, z terenów obecnej Ukrainy. Potem przesiedliła się do Polski i zaczęła pisać też po polsku. And in the 20s, after a number of pogroms, she made an ideological decision to switch to Yiddish, which is really unusual for a writer to change languages. W latach 20 po pogromach podjęła tą ideologiczną decyzję, że zdecydowała się pisać tylko w Yiddish, co jest dosyć
niezwykłe dla pisarza, żeby zmienić język, w którym się pisze. And she remained with Yiddish for the rest of her writing career. She survived the war in the Soviet Union and Russia, and she ended up living the rest of her life after the war in Montreal, Canada. I tak kontynuowała pisanie w Jidysz już do końca życia. Przeżyła wojnę w Związku Radzieckim i potem przeniosła się i zmarła później w Kanadzie. I wanted to begin the reading with something from Yiddish because it was so much rooted in Poland before the war, the literature. So I thought it would be Rachel Korn would be a really good person to start with. So you're going to actually hear it in three languages. You're going to hear it in Polish. Then I'm going to read my own English translation from the Yiddish, and then I'm going to read the original Yiddish. Zaczniemy od Jidysz, jako że ma to znaczenie dla polskiego. Polskiego. Jako że tak, wracając do korzeni pochodzenia tej poezji w przedwojennej Polsce, a potem usłyszą Państwo jeszcze wersję w dwóch pozostałych językach. Von jener Zeit Lied, po drugiej stronie wiersza. Po drugiej stronie wiersza skrywa się tajemnica. Sad, dom, strzecha. Trzy sosny stoją w milczeniu. Trzech strażników na wiecznej warcie. Po drugiej stronie wiersza jest ptak. O żółto-brunatnych piórach, jaskrawo-czerwonej piersi. Każdej zimy leci do sadu. Siedzi w pustym gnieździe jak pąk. Po drugiej stronie wiersza widać drogę, wąsko wciętą, ostrą jak brzytwa, po której wędruje bosonogi niemy, zagubiony w czasie duch. Po drugiej stronie wiersza zdarzają się cuda, nawet w tej chmurnej i szarej godzinie, kiedy na szybę w oknie napiera gorączkowa tęsknota zranionego dnia. Po drugiej stronie wiersza moja matka, urzeczona, przez chwilę stoi przy drzwiach w gasnącym świetle dnia i jak w dawnych czasach woła mnie do domu, woła. Wystarczy tej zabawy, nie widzisz? Zapadła noc. Von jener Zeit Lied, on the poem's other side. On the poem's other side there's a secret, an orchard, a house and a roof of thatch. Three pines stand there in silence, three sentinels posted on an eternal watch. On the poem's other side there's a bird with yellow-brown feathers, a bright red breast. Every winter it flies to this orchard and sits like a bud on the barren nest. On the poem's other side there's a road sliced narrow, thin, so razor-sharp fine, and there's someone wanders barefoot and mute, a ghost lost the passage along the passage of time. On the poem's other side, wondrous things can occur, even now in this hour clouded and gray, as it presses against the pane of the glass, the feverish longing of a wounded day. On the poem's other side, my mother stands rapt by the door for a moment in the day's fading light, and as once long ago, calls me home, enough play now, don't you see? It's night. Von jener Zeit Lied. Von jener Zeit Lied ist a Sod faran und in Sod ist a Häus mit a streuenem Dach. Es stehen drei Sosnes und schweigen sich aus, drei Schomrim auf ständiger Wach. Von jener Zeit Lied ist a Vogel faran, a Vogel bräungel mit a rötlicher Brust. Er kommt dort zu fliehen jeden Winter aufs Neue und hängt wie a Knosp auf dem nackten Kust.
von jener Zeit Lied, das Steschke voran, als so schmal und scharf wie der Dindinster Schnitt und Emmets, was hat sich verblonget in Zeit, geht dort um mit Stille und Borwisse tritt. Von jener Zeit Lied kennen Wunder geschehen, nur heint in der Tag, was es marne und gro, wenn der Defekt da rein in dem Gloss von der Scheub, die zerfieberte Bänkschaft von der Wunderker Show. Von jener Zeit Lied kennt mein Mama heraus und stehen auf der Schwelle a Weile vertracht und mich rufen daheim, wie amol, genug sich gespielt schon, du sehst nicht, es ist Nacht. The next poem is about my mother. My mother lived to a very old age. She died a little bit over a year ago. Następny wiersz poświęcony jest mojej matce, która żyła dosyć długo. W zeszłym roku zmarła. She lived at home. She died 4 months before her 102nd birthday. Zmarła 4 miesiące przed swoimi setnymi urodzinami. 102? 102? 102. I just got the title. No, because ja to przedtem pisałam. Zainspirowałem się tytułem wiersza. And when she died, she was living the last few years in an apartment that she loved. Mieszkała pod koniec życia w mieszkaniu, które zawsze kochała. And she had a stroke and she had some dementia. She had difficulty talking. She was in a wheelchair. I'm telling you this so you could understand the poem better. Mieszkała wtedy, żyła na wózku inwalidzkim, już wtedy już była po wylewie i odczuwała już demencję. Tak mówię państwu, żeby państwo znali kontekst. My mother at 99. Ooh, yeah. My mother at 99. Her eyes tell me her longing to escape her wheelchaired body. The mouth can only moan. Words have wandered off, locked up in a backroom closet. Lips pressed tightly, she groans, "Let me out. Let me go home." She means that first home, the one with candles and no bath, the home of too few beds and hunger. But she insists, joy. With Bobbe trying to keep peace, hit me, she'd tell them laughing when they got out of hand and each had insisted on being the winner. I was her favorite, she once whispered with pride, and I wondered if I should believe her. Yes, there was a home where she returned late at night after a day's work of sewing and an evening class. She was just 12, small for her age, dreaming only of books waiting to be read. She'd recite Pantadeusz silently to herself before falling asleep, her favorite. This apartment of 45 years that she so loved and loved to show off, the balcony, the tree-filled views, is now an unmarked island on a world map. Packed bookshelves line all the rooms, filled with stories, many with her name, gifts and givers forgotten. If she could just escape this prison, abandon this useless body and return to that first place, words would also return and gather meaning. Even Mickiewicz himself would be there to proclaim in passionate, perfect verse that home is truly loved only after it is lost forever. She cannot admit this will not happen, that she's locked up for good, that there is no escape. And so she moans in the wheelchair, her eyes begging, "Let me go, let me go." Mama she, my eyes tell her, "I am here. There is no key. But I promise, I will come again." W
Większość tłumaczeń, które usłyszycie Państwo na język polski tego wieczoru, są autorstwa Bożeny Kew, ale ten wiersz spróbowałem przetłumaczyć na nasze spotkanie chwilę przedtem i przeczytam Państwu fragment, bo nie do końca jest przetłumaczony. Resztę będzie po prostu trzeba sobie dopowiedzieć, dosłyszeć. Moja 99-letnia mama. Jej oczy mówią mi o jej tęsknocie za ucieczką. Jej ciało na wózku, usta mogą tylko krzyczeć z bólu. Słowa poszły sobie zakluczone w sekretnym schowku. Usta zaciśnięte szczelnie. Zawodzi. Pozwól mi odejść. Pozwól mi wrócić do domu. Chodzi jej o ten pierwszy dom. Ten ze świecami i bez łazienki. Dom, w którym jest parę łóżek i głód. Ale mówi z naciskiem radość. Razem z Bobę. Stara się zachować spokój. Uderz mnie, uderz mnie. Zwykła im powtarzać, śmiejąc się. Kiedy sprawy wymykały się spod kontroli i każde chciało być zwycięzcą. Byłam jej ulubienicą. Szepnęła pewnego razu z dumą. A ja nie wiedziałam, czy powinnam jej wierzyć. Tak, był taki dom, do którego powróciła późno w nocy, po całym dniu szycia i wieczornej szkole. Miała ledwie 12 lat, mała jak na swój wiek, marząca tylko o książkach czekających na przeczytanie. Recytowała Pana Tadeusza w milczeniu sobie, zanim zasnęła, jej ulubionego. To mieszkanie na 45 lat, które tak kochała i kochała, szczycąc się balkonem, widokami pełnymi drzew, jest teraz niezaznaczoną wyspą na mapie świata. Pełnymi książek, półkami we wszystkich pokojach, gęstymi od opowieści, wiele z jej imieniem, darów i darujących, zapomnianych. To jest ładne. Tak? Tak, naprawdę. Ty rozumiesz. No ja rozumiałam, tak, na pewno. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Edlache Wörter auf Mamelaschen. This is the first poem I tried to put Yiddish into English. To jest pierwszy z wierszy, który próbowałam przetłumaczyć z Jidysz na angielski. And I was very conscious that I didn't want to sentimentalize and be nostalgic about Yiddish, but that I wanted to bring a kind of contemporary feminist perspective on the language. Bardzo świadomie starałam się uniknąć łatwego sentymentalizmu w tym tłumaczeniu, a starać się wprowadzić bardziej kontekst współczesny, także feministyczny, doświadczenia feministycznego, współczesności. I very much loved the Yiddish culture that I was raised in, but I also recognized, like a lot of other feminists from coming from minority cultures, that it was pretty common for it to be both patriarchal and sexist and homophobic. Bardzo kochałam kulturę jidysz, natomiast byłam też świadoma tego, że tak samo jak wiele osób z tych kręgów feministycznych, że jest to kultura bardzo patriarchalna i pełna seksizmu i uprzedzeń. So this poem tries to basically teach you Yiddish. Jest to wiersz, który praktycznie rzecz biorąc nauczyć ludzi jidysz. I
I forget which language I'm talking. And by the end, it's all Yiddish. But everything at the end has been said before, so you're going to have to pay a lot of attention. Tak, na końcu przechodzi zupełnie w Jiddish, także wszystko, co pojawia się na końcu, zostało już powiedziane wcześniej, także proszę zwrócić uwagę. Etlecha welta, jeszcze jedna rzecz. Mama loshen it means mother tongue. Tytuł wiersza znaczy dosłownie język ojczysty. Mama loshen, mother tongue. Chociaż powinniśmy powiedzieć język matczyny. Tak. In Polish, they know it's father's language. Okay. But in Yiddish, you can say not Yiddish. You can say mama loshen. You can say mama loshen, and ich red mama loshen means I speak Yiddish without saying the word Yiddish. You just say mama loshen. It's synonymous. Czyli jest, sam mama loshen jest synonimem jakby języka ojczystego w ogóle. Jeżeli się powie mama loshen, to jakby się rozumie, że to jest, chodzi o język jidysz. Okay. Etlecha welta if mama loshen. A few words in the mother tongue. Lemushel, for example, di kurva, the whore, a woman who acknowledges her passions. Di yidina, the Jewish woman, ignorant, overbearing. Let's face it, every woman is one. Dienta, the gossip, the busybody who knows what's what and is never caught off guard. Di lesbianka, the one with the roommate, though we never use the word. Dos weibel, the wife or the little woman. In the heim, at home, where she does everything to keep Yiddishkeit alive, Yiddishkeit, a way of being Jewish, always arguable. In Mark, where she buys die Kartoffel und Challah, yes, potatoes and challah, die Kartoffel, the material counterpart of Yiddishkeit. Mit Sibeles, with onions, that bring Tränen zu die Augen, tears to her eyes when she sees how little it all is, weniger und weniger, less and less, die Challah, braided wie ihr Haar vor der Hasene, like her hair before the wedding, when she was as a Schenmädel, such a pretty girl. Die lange schwarze Haar, the long black hair, die lange schwarze Haar. A Freu Cholent, woman dreams ihr Ort auf der Welt, her place in this world. Und sie hat Meure, and she is afraid, so afraid of the words Kurve, Jidene, Niente, Lesbianke, Weibel. Sie cholmt, she dreams und sie hat Meure, and she is afraid, ihr Ort, die Welt, die Heim, der Mark. A Mädel cholmt, a Kurve cholmt, a Jidene cholmt, a Jente cholmt, a Lesbianke cholmt, a Weibel cholmt, die Kartoffel. Die Halle, Jiddischkeit, sie holmt, die Haar, die lange schwarze Haar, sie holmt, sie holmt, sie holmt. Kilka słów w języku ojczystym. Lemoszl. Na przykład, die Kurve, kurwa, kobieta, która przyznaje się do swoich namiętności. Die Jidne, Żydówka, kobieta żydowska, apodyktyczna, ignorantka. Przyznajmy, wszystkie jesteśmy takie. Die Jente, plotkara, ciekawska, ta, która wie, co jest czym i nigdy nie da się zaskoczyć. Die lesbiankę, ta, która ma współlokatorkę, ale nigdy nie używamy tego słowa. Das Weibel, żona lub ta kobiecina. In der Heim, w domu, gdzie robi wszystko, by utrzymać Jiddischkeit w dobrej formie. Jiddischkeit, żydowski. Sposób życia zawsze dyskusyjny. In Mark, gdzie kupuje die Kartoffeln und Challah,
Tak, ziemniaki i chałkę. Die Kartoffel, materialny odpowiednik Jiddischkeit. Mit Zwiebel, z cebulką, przez którą Tränen zu die Augen, łzy napływają do oczu, kiedy już zobaczy, jakie to wszystko malutkie. Weniger und weniger, mniejsze i mniejsze. Die Kala, spleciona, wie ihr Haar vor der Hasne, jak jej włosy przed ślubem, kiedy była Asa Shane Maidl, taką śliczną dziewczyną. Die lange schwarze Haar, marzy, ihr Ort auf der Welt, o swoim miejscu na świecie, und sie hat Meure, i boi się, tak boi się słów. A Freund Honte, kobieta marzy, o ihr Ort auf der Welt, swoim miejscu na świecie, und sie hat Meure, i boi się, tak boi się słów. Kurwe, jedne, jente, lesbiankę, Weibel, die Honte, marzy, und sie hat Meure, i boi się. In Ort, die Welt, die Heim, der Mark, a Meidel Helmet, a Kurve Helmet, a Jedene Helmet, a Jente Helmet, a Lesbianke Helmet, a Weibel Helmet, die Kartoffel, die Kachala, Jiddischkeit, sie Helmet, die Haar, die lange schwarze Haar, sie Helmet. Zicholmet. Zicholmet. I like it in Polish and English. I do. Mm-hmm. I like it in Polish and Yiddish because I feel like what it's describing is a lot of the life, and is a lot of the life, you know, that sort of in the past, I mean, a traditional life that was here in Poland, and that mixture of Polish. It's different in English. I think the mixture of Polish and Yiddish is really nice. I really like it. Nasza poetka stwierdziła, że bardzo jej się, znacznie bardziej jej się podoba to brzmienie polskiego, polskiej wersji i Jiddish w przeciwieństwie do angielskiej, że Polska jest bardziej pełna życia i tego, do czym ten wiersz jest. No po angielsku oni ani nie znają kurwę, ani nie znają kartofu. To jest prawda, tak. The English they don't, the English they don't know some basic words. But the Jews know, even if they don't know Yiddish, they know kurwę. I've tested it. Uh-huh. I was shocked. When I first read the poem. Żydzi, nawet jeżeli nie znają Jiddisch, to znają słowo kurwa. Kiedy pierwszy raz przeczytałam ten wiersz... Ja się bardzo bałam... Mów. Ja nie, nie dobrze mówię. Ja zawsze się bałam mówić lesbiankę, bo to było już, Boże, 30 lat, 20 lat temu. Ale to nikt nie chciał o tym nawet myśleć. Kurwa, one były tak nieszykie. Ja nie wiem, co się stało. A naprawdę... czyli szaleni. It's crazy. Crazy, szaleni. Mm. Tak. Ale lesbiankę to ty chyba w ogóle to słowo wymyśliłaś, tak? Tak. To jest po raz pierwszy widzisz. Ja myślę, że tak. It sounded good. It sounded Yiddish, it sounded a little bit Russian. Beautiful. And tak. it sounded like it was maybe with a Russian root. So. Słowo dobrze brzmiało. Brzmiało tak, jakby miało jakieś rosyjskie korzenie. Tak. So that's the history. That's the history of those words. No, to jest historia. I want to read this poem by a friend of mine, Hannah Block, who died about a month ago. She was a wonderful, wonderful Jewish American poet. Chciałem przeczytać wiersz teraz mojej przyjaciółki, która zmarła miesiąc temu, która była świetną poetką Jiddisch. Not Jiddisch. Not Jiddisch. English. English. She was American, but she was a wonderful translator of both Hebrew and Yiddish. Pisała po angielsku, natomiast była bardzo świetną tłumaczką z Jiddisch i z hebrajskiego. She translated
The Yiddish poet Dalia Ravikovich, she translated the Hebrew poet Yehuda Amichai, and she got prizes for it. She was really quite wonderful. Ona tłumaczyła poezję znakomitego poety piszącego po hebrajsku Yehudi Amichaja, także poezję w jidysz i zdobyła wiele nagród za swoje tłumaczenia. So I want to just read this in honor of her, but also because Hannah did a lot of peace work. She read with Palestinian poets. And she was very much involved in the last, oh, I'd say 20 years of her life in issues, and very brave, you know, she very bravely appeared with Palestinian writers. And this poem is a very early poem of hers that she always liked to read. She had two sons who are grown up now, of course, but when she wrote the poem, they were quite little. And okay. Hanna była bardzo zawsze zaangażowaną osobą, pracowała też na rzecz pokoju, także w kwestii palestyńskiej. Tutaj też pojawiają się, tak, dwoi synowie jej. Wtedy byli mali jeszcze, tak, gdy pisała ten wiersz. To jest dosyć wczesny wiersz jej. And I always, and she always thought, and I think, she liked to read this because she felt it was the beginning. At least it gave her insight into the beginnings of certain things that happened with our psychology about fear and anyway, you'll see. Lubiła czytać ten wiersz, bo twierdziła, że daje wejrzenie wewnątrz w pewne procesy psychologiczne. Tak, you know, the character that she is Baba Yaga, which I'm sure you all know. Tam bohaterką tutaj jest Baba Yaga, postać, którą na pewno wszyscy Państwo znają. Okay, this is called Brothers. And she's speaking as the mother. When I was the Baba Yaga of the house on my terrible chicken legs, the children sat close on the sofa as I read, both of them together determined to be scared. Careful, I cackled, stalking them among the pillows. You bad Russian boy, I eat you up. They shivered and squirmed, my delicious sons, waiting for a mighty arm to seize them. I chased them screeching down the hall. I catch you, I eat you, my witch blade hungry for the spurt of laughter. What stopped me, even as I lifted my hand? The stricken voice that cried, eat him, eat my brother. nie mamy polskiego tłumaczenia. Myślę, że wielu z nas zrozumiało, ale myślę, że Irena wybrała też ten wiersz, pragnąc nam wskazać, że te wszystkie problemy z agresją i z tym, z czym się borykają działacze na rzecz pokoju, zaczynają się bardzo wcześnie, gdzie jesteśmy malutkimi dziećmi, prawda? I also believe that Irena chose this poem because it suggests that things like aggression and those problems that peace activists deal with start very early. This is a recent poem that I wrote, sort of responding partly to the whole immigration situation that's happening all over Europe and in the United States. It's a continuous, really divisive issue. So. To jest wiersz, który niedawno napisałam, dotyczy problemów emigrantów, który tak bardzo porusza teraz opinię publiczną w Europie i w Stanach, i który tak dzieli ludzi. It has a few Yiddish words in it. The title is Der Fremde in der Fremd, which means the stranger among strangers. Wiersz ma kilka słów jidysz. Zawiera kilka słów jidysz. Tytuł jego jest Der Fremde in der Fremd, czyli wśród obcych. Tak. In der Fremd in Yiddish means really sort of away from your home, somewhere in an alien place. In der Fremd w języku jidysz znaczy tak dosłownie być daleko, daleko od przyjaciół, od domu. Tak. So this is the stranger in der Fremd. Der Fremder in der Fremd. Gedenkst, do you remember?
when you were a stranger among strangers, a stranger without papers. Gedenkst die Frages, those endless questions, who are you, where are you from, why are you here and not there? Who are your neighbors? Who is this? Where was the school? What work did you do? What can you do here that you couldn't do there? Nochamo, for the third, fourth time, who are you? Where are you from? Why are you here and not there? Who is this man? Who is this woman? Where are their papers and this child? Did you find it here or bring it from there? Do you have a passport for him, for her, for the child, that one with the dark hair? Nochamo, for the 10th, 11th time, who are you? Where are you from? Why are you here and not there? Who do you know here? Who did you know there? Where will you sleep here? How did you sleep there? What do you dream of here? What did you dream of there? Where will you work here? What work did you do there? Why can't you just work there? Where is your visa, green card, passport, photo, from here and from there? And why did you cut your hair? And who is this child? And why did you bring this child here and not leave it there? Nochamo, for the 18th, 19th, 20th time, who are you? Where are you from? Why are you here and not there? Der Fremder in der Fremd. Gedenkst, pamiętasz, jak byłaś obcą, bez papierów? Gedenkst die Frages? Te niekończące się pytania, kim jesteś, skąd jesteś, czemu jesteś tu, a nie tam? Kim byli twoi sąsiedzi, gdzie była szkoła, czym się zajmowałaś? Co możesz tutaj robić, czego nie mógłbyś robić tam? Nochamol? Po raz trzeci, czwarty i piąty, kim jesteś, skąd jesteś, czemu jesteś tutaj, a nie tam? Kim jest ten mężczyzna? Kim jest ta kobieta? Gdzie są ich dokumenty? A to dziecko? Czy znalazła się tutaj? Czy przywiozła się stamtąd? Czy masz paszport dla niego, dla niej, dla dziecka, tego z ciemnymi włosami? Nochamol, 10, 11, 12 razy. Kim jesteś, skąd jesteś, czemu jesteś tu, a nie tam? Kogo tu znasz? Kogo tam znałaś? Gdzie będziesz spać? A jak tam sypiałaś? Co ci się tutaj śni? Co ci się tam śniło? Czym będziesz się tu zajmować? Czym się tam zajmowałaś? Czemu nie możesz tam pracować po prostu? Gdzie masz wizę? Zieloną kartę? Paszport? Fotografia? Skąd? A stamtąd? I dlaczego obcięłaś włosy? Kim jest to dziecko? Dlaczego przywiozłaś to dziecko tutaj? Dlaczego nie zostawiłaś go tam? Nochamol, 18, 19 i 20 raz. Kim jesteś? Skąd jesteś? I dlaczego jesteś tu, a nie tam? In 2017 is 50 years since the Six-Day War in Israel, and it's the 50th anniversary of the occupation. And I wanted, a number of years ago when I was doing Middle East peace work, I was trying to figure out what makes people change. Mamy teraz niedawno rocznicę, mieliśmy 50. rocznicę okupacji Zachodniego Brzegu i wojny z 67 roku. I to związane też jest z moją pracą na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. So I was trying to think back about my own reactions during when 67 happened. And at the time I was in Chicago. I was living not in New York, but in Chicago. I was in graduate school. And right after the 67 war, which lasted like 6-7 days, I mean, it was like nothing. I had two things happened. One, it happened in Chicago. There was a horrible murder of 7 nurses in Chicago. And the person who had done it, who they knew they were looking for, had not been caught yet. So everybody was very, very nervous. I was living with a roommate.
And I had two Israeli friends, girlfriends, who came and visited me. Both of them were survivors. They had survived in Russia and had emigrated to Israel. And they had been in the IDF. Oh, I'm sorry. Okej. Wiesz, tym wracam pamięcią do tego, co się ze mną działo w tym czasie, to znaczy w 1967 roku wtedy, kiedy była ta krótka, ta siedmiodniowa wojna. I mieszkałem wtedy w Chicago z dwiema przyjaciółkami. Studiowałam wtedy. I one obydwie były to ocalone, tak? Jedna przeżyła w Związku Radzieckim, zdaje się, tak? Ona była, she was a survivor from the Holocaust. Mm-hmm. Tak, tak, ja to, tak, tak, tak ale powiedziałem. Że te siedem siostry, there were six, aha, seven murders. I didn't manage to finish. Yeah, okay. I wtedy w Chicago też głośna była sprawa morderstwa siedmiu pielęgniarek. Wtedy jeszcze było to głośne, że nie złapano wtedy tego człowieka, który to zrobił. Yeah, his name was Richard Speck. So that's sort of the context. I mean, these friends are visiting from Israel. Chicago is crazy around these murders. And to jest taki właśnie kontekst tego wiersza. Ta wizyta tych dwóch osób, które przyjechały i ta głośna sprawa, której wszędzie było pełno w Chicago. And there's two references. One is to rabbinic power in Israel, which is, some of you may know, that you can only have, the rabbinic court has jurisdiction over marriage and divorce. So it's a very family affairs. Są też tutaj odniesienia do wielkiej władzy, jaką posiadają rabini w Izraelu, o to, że oni decydują o tym, o małżeństwie i o rozwodzie. And the word sabra, I don't know if people know, sabra means someone who's been born in Israel. Nie wiem, czy znają Państwo słowo sabra, oznacza to człowieka, który się urodził w Izraelu. 67 remembered for Hannah. In 67, you visited with your sister. I was in Chicago. Richard Speck had just murdered seven nurses. We were scared. The war was only a few days over, and everyone said how well you and Gitel looked. Who would have thought you'd just come from a war-torn country, dressed chic in late 60s fashion, smiling, easy, relaxed, confident that the worst was over. I still have the photographs. How different that war from that other in your life, Siberia, the Germans at your heels, your father chopping trees in the forest. You learned Russian in the street, spoke Yiddish at home, wrote Polish in the segregated schools. You were a linguist at 8, ready to master even more tongues for the sake of survival. But in 67, you'd already mastered it all. You were so relaxed, so easy. It was a joke, this war, despite the casualties. It was a joke how relaxed you were. And wasn't I too? Weren't we all? Didn't we all glow from it, our sense of power finally achieved? The quickness of the action, the biblical roots, and how we laughed over Egyptian shoes in the sand, how we laughed at another people's fear, as if fear was alien, as if we had known safety all our lives. And the West Bank, I don't remember it mentioned by any of us. We were in Chicago, it was hard to imagine. But 20 years later, I hear how they picked up what they could, placed it on their backs, how they marched through the hills, sparse, coarse grass, pink and yellow flowers, rough rocks defying cultivation, how they carried clumsy packs, clothing, utensils, images of a home they might never see again. A Sabra told me as she watched they're leaving as she sat safe in an army jeep. It looked no different than the newsreels at school of French-Belgian roads. It was simple, she said. People were fleeing, and we egged them on.
time passes, everything changes, we see things differently. In 67, you had not married yet, and we all wondered why, never worrying about marriage laws or rabbinic power. And now, more than 20 years later, you live in Jerusalem, ruling from your lacquered kitchen, and sit in that dream house, trapped. Enough food in your mouth, in your children's, and enough warm things for winter, coats, shoes, woolen stockings, good for Siberia. And there's no way out, no one to call about a bad marriage. It's simple. A woman without bruises, your lawyer says, there's not much hope, and you accept it. I can't say I'm happy, but I've got a truce. Things fester, we compromise, we wake up, take new positions to suit new visions, failed dreams. We change. Power does not so much corrupt as blur the edges, so we no longer feel the raw fear that pounds in the hearts of those trapped and helpless. In 67 in Chicago, we thought we'd be safe, locking the windows till Speck was caught. We did not know there was a danger in us as well, that we must remain vigilant and open, not to power, but to peace. To też świeże zupełnie słowa przekładu mojego, więc wybaczcie, jeżeli on jeszcze nie będzie doskonały. Zapamiętany rok 67. W 67 przyjechałaś z siostrą. Byłam w Chicago. Richard Speck właśnie zamordował 7 pielęgniarek. Bałyśmy się. Wojna ledwie kilka dni temu skończyła się i każdy mówił, jak dobrze ty i Gild wyglądałyście. Kto by pomyślał, że przybędziesz właśnie teraz z kraju ogarniętego wojną, szykownie ubrana, w modzie lat późnych 60., uśmiechnięta na luzie, swobodna, przekonana, że najgorsze minęło. Przechowuję fotografię. Jak różna ta wojna od tej innej w twoim życiu. Syberia, Niemcy stąpający ci po piętach, twój ojciec rąbiący drzewa w lesie, rosyjskiego nauczyła cię ulica, w domu mówiłaś w jidysz, pisałaś po polsku, w szkołach z segregacją, w wieku 8 lat byłaś lingwistką, gotowa być biegłą jeszcze w innych językach, by przeżyć. Ale w 67 mogłabyś już porozumiewać się swobodnie nimi wszystkimi. Byłaś taka swobodna, na luzie. To był żart, ta wojna, gdyby nie ofiary. To był żart, jak swobodną byłaś. A czy także ja byłam? Czy wszyscy nie byliśmy? Czy nie promieniowaliśmy nią, osiągając w końcu poczucie siły? Błyskawiczność akcji, drogami Biblii. I jakże śmialiśmy się z egipskich butów w piasku. Jakże śmialiśmy się ze strachu innych ludzi. Jakby strach był nam obcy. Jakbyśmy znali bezpieczeństwo przez całe swoje życie. A zachodni brzeg? Nie pamiętam, by był wspomniany przez kogokolwiek z nas. Byliśmy w Chicago. Trudno to sobie wyobrazić, ale 20 lat później słyszę, jak zabierają co mogą, pakują do plecaków, jak przemierzają wzgórza, rozproszeni, kłująca trawa, różowe i żółte kwiaty, raniące kamienie, opór stawiające uprawie, jak dźwigają ciężkie paki, ubrania, sprzęty, obrazy domu, którego mogą nigdy już nie zobaczyć. Sabra powiedziała mi, przyglądając się ich eksodusowi, siedząc bezpiecznie w wojskowym jeepie, wygląda to tak samo jak kroniki filmowe w szkole z francuskim, belgijskie drogi. To proste, powiedziała.
Ludzie uciekali, a my ich podjudzaliśmy. Czas biegnie, wszystko się zmienia, widzimy rzeczy inaczej. W 67 nie byłaś jeszcze zamężna, a my wszyscy zastanawialiśmy się dlaczego, nigdy nie zawracając sobie głowy zasadami małżeństwa, władzą rabinów. A teraz, ponad 20 lat później, mieszkasz w Jerozolimie, rządząc w swojej polakierowanej kuchni i siedząc w tej wymarzonego domu pułapce. Wystarczająco jedzenia w ustach twoich i twoich dzieci i wystarczająco ciepłych ubrań na zimę, kurtki, buty, wełniane skarpety, dobre na Syberię. I nie ma wyjścia. Nikt nie dzwoni w sprawie nieudanego małżeństwa. To proste. Kobieta bez śladów pobicia, mówi twój adwokat, nie ma wielu szans. A ty to akceptujesz. Nie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, ale osiągnęłam rozejm. Sprawy zaogniają się, idziemy na kompromis. Budzimy się, przyjmujemy nowe postawy, by wpasować się do nowych wizji, utraconych marzeń. Zmieniamy się. Niszczy nas nie tyle władza, ile zatarcie krawędzi. Więc już więcej nie czujemy nagiego strachu, łomoczącego w sercach. Tych złapanych w pułapkę, bezradnych. W 67 w Chicago myśleliśmy, że będziemy bezpieczni, ryglując okna, dopokąd szpek nie zostanie schwytany. Nie wiedzieliśmy o zagrożeniu, które było także w nas, że musimy pozostać czujni i otwarci, nie na władzę, ale na pokój. Two-part poem. Chciałbym zakończyć dwuczęściowym wierszem. To jest słowo. It was an autobiographical poem, prose poem. Wiersz prozą o charakterze autobiograficznym. Had four parts about different points in my life, from Poland to Chicago, to New York and to upstate, outside of New York, upstate New York. But I had a dedication to it, and the name of the whole poem is Bashert. Bashert is a very difficult word to translate, and in a way the dedications are an attempt to explain the word, because there's almost, you can say predestined and fate, but it's not exact. So I'm going to read the two dedications. That's going to be the last reading. Wiersz miał w zamiarze miał przedstawiać, był oparty o te główne cztery etapy mojego życia. Natomiast tutaj są, wiersz ma takie motto, które trudno przetłumaczalne słowo, Bashert, które znaczy mniej więcej coś, co zostało już nam naznaczone, jakby coś, co jest związane z losem. Chociaż to przeznaczenie, to trudno przetłumaczalne słowo to jest. Nieuchronne. Bashert. These words are dedicated to those who died. These words are dedicated to those who died because they had no love and felt alone in the world. Because they were afraid to be alone and tried to stick it out. Because they could not ask, because they were shunned, because they were sick and their bodies could not resist the disease, because they played it safe, because they had no connections, because they had no faith, because they felt they did not belong and wanted to die. These words are dedicated to those who died because they were loners and liked it, because they acquired friends and drew others to them, because they took risks,
because they were stubborn and refused to give up because they asked for too much. These words are dedicated to those who died because a card was lost and a number was skipped, because a bed was denied, because a place was filled and no other place was left. These words are dedicated to those who died because someone did not follow through, because someone was overworked and forgot, because someone left everything to God, because someone was late, because someone did not arrive at all, because someone told them to wait, and they just couldn't any longer. These words are dedicated to those who died because death is a punishment, because death is a reward, because death is the final rest, because death is eternal rage. These words are dedicated to those who died. Bashert. These words are dedicated to those who survived. These words are dedicated to those who survived because their second grade teacher gave them books, because they did not draw attention to themselves and got lost in the shuffle, because they knew someone else who could help them and bumped into them on a corner on a Thursday afternoon, because they played it safe, because they were lucky. These words are dedicated to those who survived because they knew how to cut corners, because they drew attention to themselves and always got picked, because they took risks, because they had no principles and were hard. These words are dedicated to those who survived because they refused to give up and defied statistics, because they had faith and trusted in God, because they expected the worst and were always prepared, because they were angry, because they could ask, because they mooched off others and saved their strength, because they endured humiliation, because they turned the other cheek, because they looked the other way. These words are dedicated to those who survived because life is a wilderness and they were savage, because life is an awakening and they were alert, because life is a flowering and they blossomed, because life is a struggle and they struggled, because life is a gift and they were free to accept it. These words are dedicated to those who survived. Bashert. I powracamy do tłumaczeń Bożeny Gew. Basher. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli, bo żyli bez miłości i byli samotni na świecie. Bali się tej samotności, choć próbowali sobie z nią poradzić, bo nie mogli zapytać, bo ich unikano, bo byli chorzy, a ich ciało nie było w stanie oprzeć się chorobie, bo wybierali tylko bezpieczne sposoby, bo nie mieli znajomości, bo nie mieli wiary, bo czuli, że nigdzie nie przynależą i chcieli już umrzeć. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli, bo byli samotnikami i lubili to, bo mieli wielu przyjaciół i do ich grona ściągali kolejnych, bo podejmowali ryzyko, bo byli uparci i nie zamierzali się poddać, bo o zbyt wiele prosili. Te słowa są poświęcone tym, którzy umarli, bo karta się zapodziała i numer przeskoczono, bo odmówiono im łóżka, bo w tym miejscu wszystko było zajęte, a żadnego innego miejsca nie było. Te słowa dedykowane są tym, którzy umarli, bo ktoś nie dokończył sprawy, bo ktoś przeoczył i zapomniał, bo ktoś zostawił wszystko Bogu, bo ktoś się spóźnił, bo ktoś się w końcu wcale nie pojawił, bo ktoś im powiedział, żeby poczekali, a oni już nie byli w stanie. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli, bo śmierć jest karą, bo śmierć jest nagrodą, bo śmierć jest ostatecznym odpoczynkiem, bo śmierć jest wieczną furią. Bashert. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli,
bo nauczyciel w szkole średniej dał im książki, bo nie przyciągali uwagi i przepadli gdzieś przy tasowaniu, bo znali kogoś, kto znał kogoś, kto mógł im pomóc i wepchnął ich w jakiś kąt w czwartek po południu, bo wybierali tylko bezpieczne sposoby, bo szczęście im sprzyjało. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli, bo wiedzieli, jak wygładzić ostre kąty, bo przyciągali uwagę i zawsze ich wybierano, bo podejmowali ryzyko, bo nie mieli zasad i byli twardzi. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli, bo nie chcieli się poddać i ignorowali statystyki, bo mieli wiarę i ufali Bogu, bo oczekiwali najgorszego i zawsze byli przygotowani, bo byli wściekli, bo mogli zapytać, bo naciągali innych, a siebie chronili, bo umieli znieść upokorzenie, bo nastawiali drugi policzek, bo patrzyli w inną stronę. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli, ponieważ życie to dzicz, a oni byli dzicy, bo życie to przebudzenia, a oni byli czujni, bo życie to pora kwitnienia, a oni rozkwitli, bo życie to walka, a oni się bili, bo życie to dar, a oni umieli przyjąć go z wolnej woli. Te słowa są dedykowane tym, którzy przeżyli. Baszert. Nie będzie łatwo teraz rozmawiać. It's not going to be easy to talk now. Czuję, że to nasze powietrze pod sklepieniami dworu jest tak gęste od emocji i uczuć i myśli, że nie będzie to długa rozmowa, ale chciałbym że zadać tak naprawdę Irenie dwa pytania. I think that this, the air in this room became so dense with emotion and thought that it's not going to be easy, but I just would like to ask two questions. I te pytania będą dotyczyły tłumaczenia, czy bycia tłumaczem. Concerning translation and being a translator. Bo myślę, że i w twojej twórczości, i w twojej postawie, postawa czy rzemiosło tłumacza jest jakoś kluczowe. Because it seems that in your work is the attitude that seems to be the key word. I my mamy tutaj, wiesz, często celebrujemy ludzi, których nazywamy ludźmi pogranicza. We tend to celebrate people whom we call borderlanders. I staramy się zrozumieć tajemnice ich pracy, ich sztuki łączenia różnych ludzi, różnych kultur. And we try to explore their art of linking connection, making connections between people and cultures. A myślę, że jedną z twoich tajemnic bycia człowiekiem pogranicza jest właśnie tłumaczenie. And I think that one of the mysteries of yours is actually being a borderlander is this art of translation. I to pierwsze moje pytanie będzie dotyczyło spraw językowych. And the first question is about linguistic aspects. Które wydają się naturalne oczywiście dla tłumacza. Which seems natural thing for a translator. Chociaż w twoim przypadku języki i twoja świadomość, wiedza o językach nie wynikała z twoich po prostu zainteresowań. Although this knowledge of languages is not exactly a simple result of your interest in languages as such. Nie jesteś Polką, która po prostu z zainteresowania poszła na iberystykę i stała się tłumaczką z hiszpańskiego. I'm not just a Polish student who went to study Spanish and became a Spanish translator. Każdy język, który jest ci przypisany, był jakimś losem, tak? Był jakimś wydarzeniem. Each language that ascribed to you was a kind of a fate, or became a fate for you. Ale to, co jest niezwykłe, co żeśmy jeszcze
tego wieczora usłyszeli w twojej poezji, że to nie jest tak dosłowne tłumaczenie, to znaczy twoja praca nie polega po prostu na przełożeniu utworów z języka jidysz czy na język angielski, ale tworzysz jakby taki meta język, w którym zawarte są zarówno słowa jidysz, zarówno słowa angielskie, jak i sama, jak powiedziałaś, jakieś odczucia czy oddźwięki języka polskiego, rosyjskiego. Czyli... That's what I find unusual in your work. It's not just the very craft of translation, but also the way you combine elements of different languages so that elements of Yiddish or English and Polish coexist in a text. Jak to czujesz? Jak widzisz właśnie swoją pracę właśnie w tym rzemiośle, w tej materii? How do you feel? How do you find your work in this matter? Well, it's sort of complicated. Trochę to trudne. First of all, sometimes, and I'm sure people here have the same response, you remember certain words with certain connections. Jest taka rzecz, że państwo chyba też znają to uczucie, że pewne słowa mają dla nas pewne powiązania. Especially from your childhood. I mean, you sort of associate sometimes a single word or a phrase. Szczególnie słowa z dzieciństwa, które kojarzymy z konkretnymi, czy wyrażenia, które kojarzymy z określonymi wydarzeniami, twarzami. And so that's very easy. I mean, it just comes up. I mean, even if I'm writing in English, I maybe will think of some Polish words suddenly because of what I'm writing about, because I remember my mother saying it. I z tego punktu widzenia jest to dosyć proste, dlatego że jeżeli nawet piszę po angielsku, przychodzą mi pewne słowa, które kojarzą mi się z dzieciństwem czy z moją matką, to automatycznie przychodzą mi do głowy nawet wtedy. But the Yiddish is a different story, and more difficult for me actually. A inna, bardziej trudna jest sprawa z Yiddish i dla mnie też. I use a lot of Yiddish now in my prose, like I work a lot in my I've written essays and I've worked on fiction, where the Yiddish is much easier for me to sort of insert. If I have a character who's speaking Yiddish, I somehow put it in there much more easily. I think. Bardzo łatwo przychodzi mi wpleść w słowa Yiddish w moją prozę, gdy piszę w opowiadaniu czy w narracji o postaciach, które mają z tym związek, to te słowa jakby naturalnie tam wchodzą. Yeah, I'm much more Yiddish than I use in my poetry. I think the problem with using the Yiddish in the poetry is that, and I don't know if there are writers here who write poetry, but with poetry, you really want to let go and let your consciousness, unconscious kind of take over. Natomiast z poezją jest dosyć znacznie trudniej. Nie wiem, ile z państwa obecnie tutaj ma coś wspólnego z tworzeniem, z pisarstwem, ale trudno jest te słowa dla mnie tam używać, dlatego że pisanie poezji jest bardziej związane z pozwalaniem podświadomości działać samej. It's the unconscious, and when I decided to do Yiddish, when I was pushed by a friend, I had a friend who, interestingly enough, Gloria Anzaldúa, she's a Mexican-American, and we were teaching together. We met for the first time, and she comes from a totally Spanish background in Texas, and the famous book that she wrote is called Borderlands. And she wrote in Spanish a lot. I mean, she used English. She had a heavy, heavy Spanish accent. But she was born in the United States because initially she only spoke Spanish. And Gloria kind of challenged me and said, you know, we talked about our backgrounds, we were different, we came from minority communities, and we were both gay, and we were both writers. Zostałam jakby zachęcona do tego, do pisania w Yiddish, przez moją przyjaciółkę, pisarkę Glorię Anzaldúa, znanej z Chicana, tak? Tak, która ma bardzo mocny akcent hiszpański, chociaż jest urodziła się w Stanach Zjednoczonych. I ona zachęcała właśnie mnie do tego, żeby pisała w Yiddish, w swoim języku, jakby ojczystym. And
she wanted to, you know, we talked about who we were, we gave each other backgrounds, and she was very curious about how is it that I, with my background, I didn't use any Yiddish, and she was using the Spanish. Ona była bardzo ciekawa tego, jak to się stało, że ja przy moim pochodzeniu, z moim kulturowym przeszłością nie piszę w Jidysz, co powinno być naturalne. Nawet nie wpadło do głowy, żeby to tak pisać. It was like totally the most alien thing I could think of. Coś, co nie przyszło mi w ogóle do głowy, jakieś coś, co... Ja już pisałam tyle lat, Wyłącznie po angielsku. Tylko po angielsku. But it was very difficult because English was very difficult for me. I had a very difficult time learning English grammar. I mean, into college and graduate school, it was extremely difficult. I wasn't going to try another language when I had such difficulty in mastering English. A przecież w przeszłości miałem z wielką trudnością i wiele wysiłków włożyłem w to, żeby nauczyć się angielskiego. I teraz miałbym opanowywać następny język. So, but I tried, and so if you go back, I mean, if poetry is really the push of the unconscious, and the Yiddish became an intellectual thing, it was hard to pull that together. And that's always, I think, what's hard in poetry, and easier in prose, because you're not working on that emotional level. And I did, I mean, like, in this poem, Der Fremde was such a natural, I mean, it just popped into my head. Ale mimo to próbowałam, bo trudność polega na tym, że język Jidysz stał się jakby dla mnie językiem intelektu, podczas gdy poezja wymaga jakby wywnętrznienia się, czy pokazania działania podświadomości. Ale w przypadku Fremde in the Fremd jakoś to poszło naturalnie, tak? Łatwo. He's speaking Polish. Yes. Because you spoke English. Oh. Yes, mixed up. That's the translator's fate. Yes, so I think, I mean, it's a difficult thing to answer. I mean, I'm very cautious with the poetry because I want it to come from the place where it's always come. And at the same time, I've written other things, a long poem. When I came with my mother in 83 to Poland for the first time, I wrote a poem afterwards, a very long poem that was totally bilingual. It's called Die Reise Heim, The Journey Home. And it's a very long poem. I never read it. I mean, it's just too long. It's too difficult to read out loud. But I try. I mean, I work it. I mean, I'm in the midst of working on something that so naturally has the Yiddish in it. I have to feel that there's some reason for the Yiddish to be there. Mm-hmm. I can't just stick it in anywhere, mm-hmm. you know? I mean, I can't just throw in a word. I mean, in Der Fremde, for me, was like asking basically, I mean, to some degree, it's addressed to Jews to remember when they were immigrants. Mm-hmm. And that the Yiddish, I'm hoping, is the jog, it's the trigger. That the Yiddish will be the trigger for some Jews to think about their own history, about being strangers, you know, among strangers. Czy można ogólnie mówiąc, zawsze wydaje mi się, że musi istnieć jakiś powód, dla którego Jiddish jest używany. Jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o that's what you said at the beginning, przy użyciu Jiddish. Że on musi być takim wyzwalaczem dla Żydów, czy dla użycia go, musi być powód. Ja próbowałem napisać kiedyś taki długi, w 83 roku, w czasie po mojej pierwszej wizycie z mamą w Polsce, taki długi poemat, do którego już pod tytułem Podróż, Podróż do domu. Do którego rzadko, długi poemat, do którego rzadko wracam, który został napisany w dwóch językach. Ja nie wiem, I don't know if I answered your question. Myślę, że tak i że jest to jakiś jednak fenomen, że patrząc na teksturę twoich tekstów, widzimy pogranicze. Tam nie ma czystego jednego języka, tylko tam just się spotykają at the różne słowa. I to, co mówisz, jest dla nas ludzi pogranicza
wiesz, bardzo bliskie w tym sensie, że my też często jesteśmy w takiej sytuacji, żeby nie wyrzucać. Tak, że choćby nawet to było łatwiej, ale... Tylko raczej objąć tą różnorodność, czy tą inność, która gdzieś cały czas jest i znaleźć dla niej miejsce. Mówisz o angielskim, jidysz, ale państwo i ja cały czas słyszymy, jakim pięknym polskim językiem ty mówisz. Jakby z pana Tadeusza prosto. I bez żadnego akcentu. Polish sounds without an accent. Natomiast jest jeszcze, myślę, co najmniej drugi poziom twojej pracy jako tłumacza. There's a second level to your work as a translator. To wyszło szczególnie w tym wierszu przypominającym rok 67. Which comes out in this poem reminding about 1967. Otóż ja sobie tak wyobrażam ten kontekst i troszkę go znam też z twoich esejów. I imagine this context also basing on my knowledge of your essays. Czyli z jednej strony żyjesz w Ameryce. I obserwujesz komercjalizację Holokaustu. On the one hand you live in America and you observe the commercialization of Holocaust. I widzisz różne takie łatwe, powierzchowne formy nawiązywania do Holokaustu i do tej traumy. Referring to Holocaust. I bardzo cię to boli, odcinasz się od tego. And it's something that hurts you, that you cut, you go away from that. Jakbyś wolała w ogóle milczeć. As if you prefer to keep silent about that. Zresztą znamienne dla mnie jest, że ten twój tom wierszy, chyba z 91 roku, w którym przywołujesz te doświadczenia, pojawił się tak późno, że jakby długo trzymałaś te wiersze niepublikowane. This volume of your poetry that you refer about Holocaust came so late in 1991, if I remember correctly. Well, some of it was published before. It was a combination. That collection was a combination of. Sorry. That collection was a combination of three books. Niektóre z tych wierszy były wcześniej publikowane, to była właśnie zbiór. There are Holocaust poems in there that I never read on readings. Okay. Ale są tam wiersze, których nigdy nie czytam. Yeah, but they were published. They were published. Uh-huh. Yeah, and people really latched on to them. I never read them. Okay. I never read them at readings. Ludzie się na nie rzucili, ale ja nigdy ich nie czytam sama. Because it's very hard to read. I mean, they're very, very sort of very centered. One of them is about a death camp. Another one is about a rape. I just felt you can't read that in a public space and recover and read something else afterwards. Ja czuję, że one są dosyć, jestem zbyt wrażliwa na to, że jeden z tych wierszy jest o gwałcie, drugi jest o obozie koncentracyjnym. Ja czuję, że o takich rzeczach trudno czytać dla publiczności. One is about killing a baby. I mean, it's just, I wanted to write them and I wanted them to be there, but I did not want them to be showcased in any kind of way. I don't know the word for it, but so I've never read them. Napisałam je, uważam, że ważne, ale nigdy nie chciałbym, żeby to były wiersze, które były jakby upubliczniane. And they were anthologized. They were put into a lot of anthologies and they got a lot of attention. Jakkolwiek spotkały się z dużym rozgłosem i zostały włączone do wielu antologii. But I was a little bit ambivalent about it. Ale sama miałam takie dwuznaczne uczucia związane z tymi wierszami. Yeah. It's a delicate line. To dosyć delikatna sprawa. Komercjalizacja, a literatura. Mm-hmm. To właśnie, czyli to jest to jedno pole, którego chcę dotknąć jako zarysowanie kontekstu. No i potem jest ta twoja pierwsza, zwłaszcza podróż do Polski w 83 roku, w 40. rocznicę powstania w getcie. That was the other field I wanted to mention is your journey to Poland on the 40th anniversary of Ghetto Rise. Jak zrozumiałem, zostałaś mocno zraniona tym, co zobaczyłaś w Polsce. Which I understood you were very much hurt by what you saw in Poland.
takim zatarciem pamięci żydowskiej i tej tragedii. Erasing of Jewish memory and tragedy. Tym obrazem stacji benzynowej na Umschlagplatzu. By this picture of gas stations in Umschlagplatz. I że to musiało jakby spowodować, że powracając, jakby poczułaś jakieś kolejne zobowiązanie jako pisarka, poetka, żeby się do tego odnieść. You must have felt this as a writer, as a poet, you must have felt that as a kind of a challenge. I jeszcze do tego dochodzi twoje zaangażowanie w konflikt bliskowschodni, w prawa kobiet i w to, co wcześniej wspomnieliśmy, z walki z patriarchalnym środowiskiem. And we should add to that your involvement in human rights and feminist and also the against this patriarchalism. I że dzięki temu na tych wszystkich poziomach dochodzi do czegoś naprawdę niezwykłego w moim przekonaniu. On this level accomplished something unusual, I would say. Bo nie wiem, czy ktoś, kto nie ma twojego losu, mógłby się porwać na takie tłumaczenie, na taki przekład. Someone whose fate would be different. I wonder if it's not prerequisite of you to be the person who is able actually to write that. Myślę o takim rozumieniu Holokaustu, który jest po prostu wydarzeniem nie mającym żadnego porównania z niczym innym, co się wydarzyło. The concept of Holocaust is something that is incomparable to anything that ever happened. Natomiast ty odważasz się. But you have this courage. Budować i jakby korespondencję pomiędzy współczesnymi tragicznymi wydarzeniami w świecie. You're building a correspondence between those tragic events and the events in the world. A doświadczeniem Holokaustu. Linking that to the experience of Holocaust. Mało tego, jakby czuję, że właśnie to twoje doświadczenie, z którego wyszłaś, powoduje jakieś twoje zobowiązanie wobec tego, co się dzieje z Palestyńczykami, wobec tego, co się dzieje z kobietami. This experience of yours, of your fate, actually entitles you to be involved in what's going on in Palestine. And well, you know, I'm not a believer in a hierarchy of suffering. Nie jestem wyznawcą hierarchii cierpienia. It's a very difficult subject to talk about. I mean, I think one of the mistakes that we make is we want everything to be like everything else, and when you can't make it match, then you say it's not as bad. Jeden z błędów, jaki się popularnie popełnia, że chcieliśmy, żeby rzeczy były podobne do tego, co znamy. I od II wojny światowej wydarzyło się tyle cierpienia na świecie, że straszne to jest. And I think there's a real problem about how the Holocaust is talked about, who talks about it, who thinks they have a right to talk about it. Problemem jest też kto, jak się, w jaki sposób i kto mówi o Holokauście. I mean, it's interesting because, you know, I hate to bring this up, but Trump didn't go to the ghetto memorial. Nie chciałem o tym mówić, ale powiem, no Trump na przykład nie chciał pójść po pomnik ghetto. Nie jestem nadwrażliwą osobą, ale nie czuję się z tym dobrze. But it's a very difficult problem. It's a difficult problem to talk about within the Jewish community and outside of the Jewish community. I mean, the accusation of anti-Semitism is way too easily used. Trudno jest to w ogóle o tym temacie rozmawiać, tak samo wśród Żydów, jak i poza nimi, bo zaraz pojawiają się oskarżenia o antysemityzm i tym podobne. I mean, I think I have to say it's sort of in a way it's a surprise that this hasn't happened yet. I haven't mentioned the word Bund, the Jewish Labor Bund, which I was raised with, among socialists, Jewish socialists who belong to the Jewish Labor Bund. It's what Marek Edelman is famous for in Poland. Jedno słowo, którego o czym nie mówiłem jeszcze, to bunt i ta atmosfera, w której się wychowałam, tego socjalistycznego ruchu żydowskiego. And my father was a
a very ardent Bundist, and he worked in the underground as a Bundist. And I was raised in an environment and context in New York among survivors who were Bundists. Mój ojciec był aktywistą buntu i także w czasie wojny działał w podziemiu też jako buddysta, i także ja mieszkając już w Nowym Jorku spotykałem się w tym środowisku. And one of the things that I really got from the Bund, and I say this, and I think it's a rare thing, but I got it and I was very lucky to get it, was the Bund loved the Jewish people, but the Bund could be totally critical of the Jewish people. Simultaneously, as much as they were devoted to improving the life of the Jews and of all people in Poland, I grew up with that it was allowable, that it was an unsentimental view of the past. To, co wyniosłam z bundu, to jest ta postawa krytycyzmu wobec Żydów, nie tylko walka o polepszenie warunków życia, ale także krytyczny sposób patrzenia na rzeczywistość. I mean, Jews before the war were not angels. Jews during the war were not angels. That doesn't mean they should have been killed. I mean, it's just ridiculous. But that ability to both be committed and be critical, I think is really unusual, at least in my experience. I to niezwykłe doświadczenie bycie zaangażowanym, jednocześnie bycie też krytycznym. To jest to, co wyniosłam. It would never occur to me not to be critical. I mean, it just, that was sort of the way I would hear adults. I mean, I listened to it very closely as a child. I listened to my mother's friends talk when they got together. And that's what I absorbed. And I think it was, you know, I don't consider myself very brave or anything. It's the way I was taught to think. To jest, nie chodzi o to, że jestem jakaś specjalnie odważna, ale zostałam wychowana w takiej atmosferze, żeby nie być osobą bezkrytyczną. Słuchając to, o czym mówiła moja matka i znajomi, zostałam po prostu wychowana w ten sposób. And I don't know whether this is true, because I mean, I'm not a sociologist, but I just feel that we've moved the Jews in America, I'm talking now because that's all I really know, and I don't know all of them, have moved into a kind of fantasy land about the past. Nie jestem socjologiem i trudno mi powiedzieć tak to dosłownie jako z naukowego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że tak patrząc na zewnątrz, że wielu Żydów jakby się, jeżeli chodzi o spojrzenie na przeszłość, przeniosło się do jakiegoś fantastycznego, do fantastycznej krainy. And I think the Holocaust has been so misused and abused, and I mean, it's shocking to me that people would use that history in these perverted, what I consider to be really perverted political ways. Trudno, też straszne jest to, jak w jaki sposób Holokaust był wykorzystywany i jest krzywo przedstawiany na różne sposoby, że trudno mi to podejść do tego bezkrytycznie. I think it's very important. I mean, it was a personal struggle for me, as I think it was for a lot of people who survived the war, and I was very young, so I sort of inherited some of it. It was very hard for me to really make the past and not to see the present constantly through the lens of the past. I mean, I don't know if that's clear. Mm-hmm. And that was a struggle, but I mean, because it was, because I was surrounded by it, but. To była walka dla mnie, to po wojnie, to do pogodzenie się, żeby przeszłość była przeszłością tylko, a żeby nie patrzeć na teraźniejszość z punktu widzenia przeszłości. Był to wysiłek. Mm-hmm. Ale też myślę, że jest to jakaś też kwestia językowa. Jeżeli wracam do tego wiersza w 67 roku, jak przypominasz, jak zaczynasz nazywać w słowach los Palestyńczyków, to co widzisz, to, że muszą opuszczać domy, pakować się, jak używasz samych tych słów, to jakby wchodzisz w historię wcześniejszą, tak? To są te same słowa. Using jakby linguistic devices, actually, this poem 1967, when you talking about Palestinians packing, using all those levels. Yes, of course. But I think that's always, I mean, when I look at refugees, they all look the same.
Ale tak jak patrzę na uchodźców, widzę, że oni wyglądają tak samo. Everybody's schlepping some pillowcase with some stuff in it. Ci ludzie zawsze mają swoje te pakuneczki, te poduszkę. Zawsze uchodźcy wyglądają identycznie. It's just, it always looks the same. I mean, maybe the clothes are different. It just always looks the same. To może trochę inne ubrania, ale zawsze ci są te same elementy. Somebody's you know, holding the hand of a child. And, you know, I mean, it's just, it doesn't look any different. Zawsze ci ludzie ciągnący te małe dzieci za sobą, to zawsze wygląda tak samo. I think they're all alike. I mean, I just, I don't care what, where it's happening, if it's happening in Africa, or if it's happening in Palestine, or if it's happening in Poland and Auschwitz. I mean, it's just... To nie ma znaczenia dla mnie, czy to się dzieje w Polsce, w Afryce, czy w Auschwitz, to jest to samo. I remember one time I said to my mother, when she was looking at a picture, I showed her a picture of... I showed her a picture, a photograph of something that was happening with some Palestinian child. And I just said the taboo. I didn't really ask directly. I said, what does this remind you of? Mm-hmm. Kiedyś pokazałem mojej mamie zdjęcie palestyńskiej kobiety z dzieckiem i spytałem ją, co ci to przypomina. It wasn't an issue of saying Israelis are Nazis. That wasn't the issue. The issue was that there was pain, and there was something terrible going on that was very similar to a certain other kind of pain. Nie chodziło o to, żeby powiedzieć, że Izraelczycy to naziści, tylko żeby pokazać, że to jest ból, który odczuwają ludzie. So, jak ja przepraszam. Powiedz. No, jak ja powiedziałam, what does this remind you of? She said to me, ona mi chciała powiedzieć, że ona powiedziała, tak, ja wiem, co. Po polsku ci to mówiła. Tak, mm-hmm. Her mother just said, I know, she doesn't want to say anything else. Drodzy Państwo, czy ktoś chciałby się do tej rozmowy włączyć z pytaniem, z własną refleksją? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę chwilkę na mikrofon tylko poczekać. Dobrze, już. Będziemy... To może zabrzmi trochę jak anegdota, ale jesteśmy krajanami. Ja się też urodziłem w Warszawie, tylko 3 lata wcześniej. It may sound a little bit like an anecdote. I was also born in Warsaw 3 years ago. Warszawa ma swoją poezję. Jest taki właśnie, był taki poeta, który nazywał się Stasiuk i napisał piosenkę pod tytułem Bal na Gnojnej. There is this famous song written by the poet Stasiuk. Which is titled Bal na Gnojnej, which is Dancing in Gnojna Street. Gnojna Street. Która zaczyna się od słów, kto zna Antka, czuje Mojrę, ale jeden nie czuł jej. To się źle dla niego skończyło. The first sentence słowa is, Mojra who nie ma... Antek knows Mojra, one who didn't know it, and it's very, really bad. Ja nie rozumiem. Wow. Słowa Moira nie ma w polskim języku. It's about the word Moira, which is used in this poem. Present in Polish language. Yes. I dzisiaj dowiedziałem się, że to słowo pochodzi z Jidysz. Dziękuję. He just learned today that it's a Jewish, it's a Yiddish word. Was he a Jew? That he knew Yiddish, this poet? Probably yes. From the street, yes. It's a poet who wrote the song in a style of, you know, urban folk. So yes. And he was Polish. Polish, yeah. Yes. Okay. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że czuję głębokie poruszenie, bo to czemu dajesz świadectwo, because of your testimony, budzi naprawdę głęboki rezonans w moim sercu. Resonates very deeply in my heart. A zaczynając od matki, moja starting matka Żydówka zmarła 2 lata temu w wieku 99 lat. And my mother died at 99, two years ago. I do końca na łożu śmierci recytowała Pana Tadeusza. And she also recited Pan Tadeusz until the end of her life. Druga rzecz, która mnie uderzyła i zabolała, to the second thing that struck me and hurt me, to co mówisz o Palestyńczykach i postawie, about Palestinians, postawie sabr, znaczy tych urodzonych w Izraelu.
And also the attitude of those born in Israel. The Sabra. Yeah. Ja tylko krótko powiem, że jak siedziałam na rampie w Brzezińce, znaczy jeździłam na odosobnienia do Oświęcimia, żeby zrozumieć, poczuć głęboko, co się stało z moimi bliskimi. And I went to Auschwitz and Birkenau just to get the feeling of what happened in the past with my relatives. Poczułam, że to wszystko we mnie się rozgrywa między ofiarą a oprawcą. And I felt that this victim aggressor story is played out in me inside. I że to, co się stało być może w Izraelu, to jak to nazywam, to jakby the marching from victimhood to victory, że ludzie w Izraelu poczuli, że teraz chcą wymazać słabość i podatność na zranienie, że chcą być silni. I this victimhood to victory trial is a way for Israelis to erase these vulnerabilities from the past. I trzecia rzecz, która mnie uderzyła, to obcy wśród obcych. The third thing that really struck me was this fremde in the fremde. Kiedy ostatnio podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej prowadziłam spotkanie otwarte, przyjechali ludzie z Izraela. I was I worked at the recent Jewish Culture Festival and there were Israelis, Israeli visitors. I spytali mnie, co ty robisz w tym przeklętym kraju? And they asked me, what do you do in this damned country? Dlaczego tutaj, a nie tam? Why here, not there? I tych pytań było dużo w moim życiu, także także dziękuję ci bardzo za takie odzwierciedlenie, głębokie odzwierciedlenie rzeczywistości i taką niezwykłą wrażliwość i uczciwość. Dziękuję. Honesty and sincerity. I do want to say that I don't think, and not that you were implying it, but that I know I've worked with a lot of Israelis who are really struggling, and I think one of the really bad things that happened in the United States was a rejection of the left in the United States by the left in Israel for decades. I mean, it took them to recognize that there was a resistance in Israel, and they wasn't supported. It was a real blind spot, I think. Jedna rzecz, nie żebym tutaj odnosiła się tego, politycznie do tego pani, co mówiła, ale jest to, co mnie zawsze denerwowało, jest to ta ślepota Stanów Zjednoczonych na to, że istnieje jakaś lewica w Izraelu. Nie uzyskała pomocy. Tak, nigdy nie uzyskała pomocy z amerykańskiej. I have one official question to you, Irena. We traveled together from 19 of June, and you had already three. I can translate myself to make it easier. And you had three readings. Więc podróżujemy z Ireną od 19 czerwca. Odbyły się oficjalnie trzy spotkania autorskie. Do you think it's time to publish your poetry in Poland? It's to Krzysztof. No, ja słyszałam, że już to zrobili. Ja nie powiedzieli. Tłumaczenia są, ale jeszcze nic nie zostało wydane. Ja. I know where I say it. So, I know where it. I'm saying that. So question is not only to you, but also to Krzysztof and Małgorzata. Well, I'd be very happy. I mean, byłabym bardzo się cieszyła, gdyby to było możliwe. I was very shocked that anybody knew anything about me in Poland. Byłam bardzo wstrząśnięta tym, że ktokolwiek w ogóle coś wie o mnie. No ja tylko mogę powiedzieć, że po tym, co się wydarzyło tego wieczora, to już nie ma odwołania. To musi być książka. There is no way out. Tak. To. Jeżeli byś się zgodziła, Ireno, to na koniec byśmy jeszcze odczytali te dwa wiersze. If you agree, we could read two. Dobrze? More to są o ojcu. Dobrze? About father? Tak. Mm-hmm. Super.
Bobby's favorite word. I learned. Just in this. Ja tutaj to gdzieś mam, ja nie wiem, gdzie. Tutaj jest otwarty. Zgubiłam. Co może One more question. Takie krótkie pytanie, prosiłbym chyba o taką bardzo krótką, intuicyjną odpowiedź. W jakim języku? W jakim języku ci się najlepiej myśli? What language do you prefer for thinking? I think only in English. Tylko po angielsku. I only think in English now. It changed. I mean, there was a period that the Polish was. I never thought in Yiddish, but I did think Był in Polish. Był taki okres polski tam dawno temu. Nigdy w Jidysz nie myślałem. Probably in my teens, somewhere around my teens, maybe around college, I started mixing. Tak się to zaczęło mieszać gdzieś w okolicach, gdy byłem nastolatką. What do you dream in? Yeah. Po angielsku. Po angielsku. Ale wiesz, że ja zacząłem mieć ostatnio sny w Jidysz? Naprawdę? Yes. Ja nigdy jeszcze nie. Ja no, nigdy jeszcze nie. Jednak cadyk jesteś. Co? Cadyk? Cadyk. Jest za cadyk. To sprawa Kulbaka, ale teraz też inny będzie. To okej, ja skończę. To jest wierszy od mój tatuś, jak się mówi? Tatuś. I have the unusual, I guess, characteristic or event. I was born on my father's birthday. Takie niezwykłe wydarzenie zdarzyło się tak dosyć niezwykle, że urodziłem się w urodziny ojca swojego. I didn't really know him. I think I said it before. And I think the last time I saw him, I was about 1.5. I nigdy go tak dobrze nie znałam. Tak naprawdę ostatni raz, gdy go widziałam, to miałam 1.5 roku. I he was very active in the underground and the Jewish resistance. And he died in the uprising on the second day. Był bardzo aktywnym uczestnikiem ruchu oporu i, jak mówiłem, on zginął w drugiego dnia powstania. My mother didn't talk very much about him. Moja mama nigdy dużo o nim nie mówiła. So at the time that I wrote the poem, I almost put everything I knew about him into this poem. Także do tego wiersza praktycznie włożyłam wszystko, co do tej pory udało mi się dowiedzieć o nim. Since then I've learned more actually, but I don't think I could fill a page. Od tamtego czasu trochę jeszcze się dowiedziałam, ale trudno by powiedzieć, że zajęłoby to więcej niż stronę. To ja to przeczytam. About my father. He became a teetotaler out of his socialist convictions. During the war, he began to drink again. He was casual. He kept his tie in his pocket till the last minute before oral exams. He left me on the street to be picked up by the nuns from the orphanage. He watched me from a distant doorway. Once he refused to hit me. He told my mother his hand was too large. He wrote to his aunt that he hoped the baby would be a boy. When he was a student, Jews were not permitted to sit in the front rows of lecture halls. He made it a point to stand through the lectures. Ultimately, Jews were allowed to sit. He was a discus thrower. According to some, he got along with everyone, Jews, goyim, children. He was caught a couple of times by the Germans. They thought he was a Polish smuggler. Once he was put on a train for Treblinka. He jumped, was shot at and wounded, but got back to Warsaw alive. He believed in resistance. O moim ojcu. Został abstynentem tylko z powodu socjalistycznych przekonań.
podczas wojny znowu pił alkohol. Był swobodny. Do ostatniej chwili przed egzaminem ustnym trzymał krawat w kieszeni. Zostawił mnie na ulicy. W ten sposób przekazał mnie zakonnicom z sierocińca. Obserwował mnie, stojąc w odległej bramie domu. Raz powiedział, że mnie nie uderzy. Wyjaśnił matce, że ma za dużą rękę. Napisał do swojej ciotki, że liczy na to, że dziecko będzie chłopcem. Kiedy był studentem, Żydom nie wolno było siadać w pierwszych rzędach w sali wykładowej. Wobec tego stał w czasie wykładów. Wreszcie Żydom pozwolono siadać. Zawsze rozkręcał dyskusję. Niektórzy mówią, że dogadywał się ze wszystkimi, z Żydami, z gojami, z dziećmi. Kilka razy zatrzymali go Niemcy. Brali go za polskiego szmuglera. Raz załadowano go do pociągu do Treblinki. Wyskoczył, został postrzelony, był ranny, ale wrócił do Warszawy. Uważał, że tylko ruch oporu. Irena Klepfisz była z nami. Dziękujemy pięknie, Ireno.